jednego Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie lękaj się, nie lękaj się, jestem przy Tobie cały dzień. Oficjalnie rozpoczęła się 41. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Pod przewodnictwem księdza biskupa Kazimierza Gurdy w katedrze siedleckiej wybrzmiało to radosne "Idźcie w pokoju Chrystusa" i ruszyliśmy na pątniczy szlak. A teraz ten przystanek w Skurcu, obiadowy przystanek, odpoczynek, na którym tutaj parafianie nas podejmują i czekają na pątników Pielgrzymki Podlaskiej. Rozmawiałem przed chwilą z jedną z pań tutaj gospodyń, która organizuje tutaj poczęstunek i gościnę dla pielgrzymów. Mówi: czekamy na was cały rok. I się doczekali, przyszliśmy. Co prawda sporo mniej osób w tym roku, ale dobre i to. Niesiemy te intencje, modlimy się za tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą z nami pielgrzymować. Modlimy się za tych wszystkich, którzy nas goszczą po drodze, którzy przekazują nam intencje. Czujemy się tą wielką odpowiedzialność, że niesiemy te intencje całej diecezji, wszystkich rodzin i każdego z osobna. Chcę powiedzieć, że ten duch pielgrzymki nie osłabł. On jeszcze bardziej goreje i radość w sercu jest ogromna, że możemy pielgrzymować, że Pan Bóg nam daje tę łaskę. Chciałbym powiedzieć na koniec, że czekamy na was. Czekamy, aż dołączycie do pielgrzymki. Ci wszyscy, którzy możecie. Bo jeśli możecie, to dziękujcie Panu Bogu za ten dar i pozytywnie odpowiedzcie na to, bo przyjdzie taki czas, że nie będziecie mogli, choćbyście nie wiem jak chcieli. Jeśli ktoś fizycznie nie może pielgrzymować, to przecież jest też pielgrzymowanie duchowe w parafiach naszej diecezji. Wieczorne spotkania, różaniec, konferencja, apel jasnogórski. Niech was nie zabraknie. Twórzmy tą wielką rodzinę pielgrzymkową. Jednoczmy się na modlitwie wokół Jezusa i Maryi pod patronatem błogosławionych męczenników podlaskich. Z wiarą i męstwem w imię Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże! Nie lękaj się, nie lękaj się, jestem przy Tobie cały.
jestem twoim przyjacielem. Nie tylko od święta, ale codziennie.